tak. Nie lękaj się, gdy umieram. Nie lękaj się ze mną umrzeć. Nie lękaj się śmierci, bo patrz, odżywam. Śmierć tylko dotknęła kory. Nie lękaj się ze mną umrzeć i odżyć. Zasklepi się z nami. Dojrzeje w nim wszystko na nowo i owoc nie opadnie w żadnym własnym. Drzewo odda owoce temu, kto je szczepił. Będziecie pożywać owoce wyrosłe na mnie, zranione drzewo. Odchodziłem, a drzewo stało, obejmując przeszłość i przyszłość. Misterium paschalne, tajemnica przejścia, który jest odwrócony porządek mijania, gdyż przemija się od życia do śmierci. Tak jest doświadczenie i oczywistość taka. Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą. Tajemnica to zapis głęboki, dotychczas nieodczytany do końca. Poczuwamy, niesprzeczny z istnieniem. Jeśli ktoś odsłoni ten zapis i odczyta, i stwierdzi na sobie, i przejdzie, wówczas dotykamy śladu i przyjmujemy sakrament, którym pozostał ten, co odszedł. Przemijając nadal po śmierci, trwamy w przestrzeni tajemnicy. Jest taka noc, gdy czuwając przy Twojej drodze, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją. Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów. Przepełnia je wszystkie dogłębnie. Tysiąc lat jest jak jedna noc. Noc czuwania przy Twoim drodze. Thank you.
temu skupieniu duchu wdzięczności. Rozważajmy teraz tajemnicy światła. Prośmy w tej świeżeńcowej intencji wszystkich naszych rodzin, rodzin naszej parafii, intencji dzieci i młodzieży. Prośmy Marię, naszą Matkę, roztaczała nad nami nieustannie płaszcz swojej opieki. Prośmy także i wszystkich intencjach, które gdzieś głęboko w naszych sercach są ukryte. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica druga, Zmartwychwstanie Galilejskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
zawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica czwarta, przemienienie na Górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Ten 10 różańca odmówimy wspólnie, dziękując Bogu za wszystkich kapłanów. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty
Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Która mówi
o Jego kapłaństwie, o Jego powołaniu. Wspomina, że w kościele parafialnym pamięta boczną kaplicę Matki Bożej nieustającej pomocy, do której, jak pisze, rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści, potem z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód szedł do kościoła na modlitwie. Oprócz tego, jak wspomina dalej, w Wadowicach był klasztor karmelitów. I tam licznie uczęszczali do tego klasztoru. A to oznaczało związanie się z tradycją karmelitańskiego szkaplerza. Jak pisze papież, ja też zapisałem się do szkaplerza, mając chyba 10 lat. Do dzisiaj ten szkaplerz noży. To papieskie wyznanie na temat szkaplerza nie było pierwsze, jakie odnotowują kroniki tego klasztoru wadowickim. Wielkie znaczenie dla rozwoju pobożności maryjnej u Karola Wojtyła, później Jana Pawła II, miała niewątpliwie wpływ taka książeczka świętego Ludwika Marii Reglignon. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. To w tej właśnie książce młody Wojtyła, a później papież, znalazł odpowiedzi na nurtujące go pytania o autentyczną pobożność maryjną. No z tej lektury zrodziło się to jego zawołanie Totus tuus Maria. W swoim papieskim posługiwaniu bardzo pragnął swój pielgrzymi szlak rozpocząć od nawiedzenia sanktuarium maryjnego. I tak też się stało. W styczniu 1979 roku udał się na swoją pierwszą zagraniczną podróż apostolską do Meksyku, do Matki Bożej z Guadalupe. Do dziewicy, która nazywana jest przez tamtejszych ludzi Czarną Madonną. W swojej książce pod tytułem Wstańcie, chodźmy, Jan Paweł II napisał takie słowa. Jest tam bardzo znana ludowa pieśń o miłości młodzieńca do dziewczyny. Meksykanie odnoszą tę pieśń do Matki Bożej. Wciąż brzmią w moich uszach, pisze papież, te melodyjne słowa, które brzmią następująco. Poznałem piękną, ciemnoskórą i bardzo ją polubiłem. Wieczorami szedłem rozkochany i czuły, by ją zobaczyć. Gdy kontemplowałem jej oczy, moja miłość wzrastała. Wielka miłość jest między nami. Godny zauważenia jest również fakt, iż Jan Paweł II z
swoją ostatnią, 104. pielgrzymkę zagraniczną odbył w sierpniu 2004 roku również do sanktuarium maryjnego. Tym razem do Lourdes. Tam też w darze przekazał złotą różę, którą miał zwyczaj przekazywać maryjnych sanktuarium. Głębokim nabożeństwem otaczał modlitwę różańców. Codziennie podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi w prezencie rozdawał różańce. Ogłaszając w 2002 roku rok różańca oraz wprowadzając kolejną część tej modlitwy tajemnicy światła, tak bardzo pragnął rozbudzić we wszystkich wierzących nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Widząc w modlitwie różańcowej wielki ratunek dla świata, jego osobisty fotograf Arturo Mali w książce zatytułowanej Do zobaczenia w niebie, w raju, daje takie bardzo wzruszające świadectwo o miłości papieża do Matki Bożej. Napisał tak. Papież szczególną czcią otaczał Najświętszą Marię Panną. I to również było widać podczas pielgrzymki. Zawsze podkreślał, że czuje się chroniony przez Madonę. Również w ogrodach watykańskich podczas spacerów zatrzymywał się chętnie przed największą kaplicą poświęconą Matce Bożej z Lourdes. Także przed posągiem Madonny z Guadalupe, który ofiarował mu rząd meksykański, kiedy tylko mógł, trzymał w dłoni różaniec. Podczas wycieczek w góry, podczas spacerów, również podczas konferencji, kiedy przysłuchiwał się długim przemówieniom, widać było, że trzyma rękę w kieszeni i tam przesuwa ziarenka różańca. Odpoczywał z różańcem, chodził z różańcem, wszystkim dawał w prezencie różaniec. Często zapraszając do wspólnej modlitwy. I tamtej Wigilii Miłosierdzia Bożego w 2005 roku odszedł do domu ojca z różańcem w ręku. Zdarzało się, że spędzał całe noce na klęczniku, bez chwili snu. Rano widzieliśmy, że jest słabszy niż zwyczaj i szeptaliśmy wówczas między sobą, dziś pewnie nie snu. Kochani moi, swoim codziennym życiem Ojciec Święty dał nam wszystkim lekcję wypełnienia testamentu krzyża, który brzmi: Synu, oto Matka Twoja. Dał lekcję zaproszenia Maryi do siebie na wzór umiłowanego ucznia Jana, który, jak pisze Ewangelia, od tej godziny wziął ją do siebie. Maryja była naprawdę obecna w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II, jako ktoś wyjątkowo bliski. Maryjo, Tobie dziś się zawierzamy. W tym dniu naszego oczekiwania na wyniesienie Twojego sługi i Syna polskiej ziemi, Jana Pawła II, do chwały ołtarza. I razem z Nim, stojąc przed Twoim tronem,
duchu wiary powtarzamy Lotus Tuus Maria. Cały Twój, Maria. Amen. Połączmy się teraz duchowo z naszą stolicą na Jasnej Górze. Kończąc to nasze czuwanie pieśnią ku czci Marii. Dziękujmy jeszcze raz Bogu za to wszystko, co było dane nam przeżyć przez cały czas pontyfikatu naszego sługi Bożego Jana Pawła II. A myślę, że otrzymaliśmy bardzo wiele. A teraz chcielibyśmy z tego skorzystać. My będziemy razem, łączyć się razem z Wami, ale w Wadowicach.